Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Jedyne 6-1 przegraliśmy ostatnio z krajem wielkości dwóch województw i właściwie nic więcej już nie mam do powiedzenia. Tym samym żegnam się z właśnie, dobra, nie żegnam się. Jedziemy bez spiny, bo piątek, piątunio, a nawet piąteczek i czarodziejska różdżka działa. Ten odcinek będzie sponsorowała literka D jak dupiarz, ale o tym za moment, bo najpierw chcę przeczytać kilka państwa komentarzy, które zostawiliście pod filmikiem na YouTubie. Jak zawsze w piątek ten filmik się pojawia, więc kto nie oglądał i ma to szczęście, że nie oglądał, to zawsze może zepsuć sobie weekend oglądając na YouTubce. Psycho Psycho pyta, gdzie jest Kuba? Już nie wróci z Ukrainy. Panie, odetnij się pan od tego, nie wróci z Ukrainy. Mamy nadzieję, że wróci. Kuba na szczęście jest w miarę bezpiecznym miejscu, o ile jest jakieś bezpieczne miejsce na Ukrainie, i za Kubą po prostu tęsknimy. No tęskni, program bez spiny. Zawsze psuć lepiej państwu humor w dwie osoby niż w jedną. Sant John One. Wreszcie jakiś przyzwoity, wyważony program, z którego można się czegoś dowiedzieć. Panie kochany, dowiedzieć się czegokolwiek z tego programu? Dajcie ludzie spokój. Janina Gasek, tęsknię za panem Kubą, mitu. Maciek Gol, może pan Schreiber wysyła sygnały ratunkowe tą miną, czy tym dmuchnięciem? Pozdrawiam całą ekipę bez spiny. Wiecie, to jest ta uradowana mina pana Schreibera, jak mu Marianna Schreiber tort podaje. Dobrze. Tomasz Itczak, mega odcinek, a Thun von der Trabant von Messerschmitt to będzie klasyk. Panie Wojtku, uwielbiam pana hebrajski. Co pan ma nie lubić, mój hebrajski? Hebrajski tak naprawdę to jest niemiecki, właśnie idysz to jest niemiecki, bez poczucia humoru. Ale o Róży von Trabant von Messerschmitt dziś nie będzie. Z niecierpliwością czekam na powrót pana Kuby i na kolejny odcinek. Jest bardzo ważna tutaj uwaga. Kata, nie wiem czy on, czy ona, czy jedna z 56 płci. Redaktor przytył, pani kochana, przytył, ale walczę z tym i będę apelował. Piotr Gogoc, zasponsoruje pan Thun darmowe teczki do Berlina? Taczki, Jezu, taczki, teczki, to z teczkami to jeszcze przyjdzie. Ewa ŻK, a może pani Marianna jest cichym agentem PiS i ma za zadanie odebrać zwolenników totalniakom, a potem pójdzie w koalicję z mężem. Ja absolutnie uważam, że to jest tajna broń Jarosława Kaczyńskiego. O tajnych broniach Jarosława Kaczyńskiego będzie jeszcze dzisiaj całkiem sporo, ale to tak właśnie wygląda. I Jarosław G, przepraszam, choć mam nadzieję, że nie Gowin, chociaż to tak na jego styl wygląda. Przerażająca jest skala kłamstw zawarta w tym programie. Widzicie tylko to, co chcą, żebyście widzieli. Słyszycie to, co chcą, żebyście słyszeli. Pogrążeni w chocholim tańcu jesteście ślepi i głusi, a chochoł gra i nie przestaje. Tutaj Wesele Wyspiańskiego. Boże, myślałem, że Rejmonta. Ha, ha, ha. Wspaniały też komentarz. Panie, jak pan chce prawdy, to idź pan z tego programu, w cholerę idź pan do innych. Idziemy dalej. No dobrze, zaczynamy, drodzy państwo. Czasem tak jest, że jak się trzech dziadersów zbierze, ubiorą se czapki na bakier, to będą opowiadać o tym, jak 30 kilogramów tego temu podrywali dziewczyny. Tak, drodzy państwo, sam jestem dziadersem i boomerem, ale staram się jednak takich opowieści nie snuć nawet w tym programie. Tymczasem Rafał Trzaskowski postanowił pokazać, że stary człowiek i może. No to posłuchajmy, bo trzeba też zadać pytanie, kim naprawdę jest Rafał Trzaskowski. To powiedz mi, dlaczego mówisz naokoło, że słowo bawidamek znasz tylko z języka i frazeologii babci? Przecież masz świadomość, że byłeś przystojnym i jesteś, no, dzisiaj zajętym. Nie, nie, ale to chodziło o to, że dupiasz. To tak, ale nie bawidamek. Kto mówi bawidamek? A, to dziękuję, że ty byłeś dupiarzem. Oczywiście, że tak, a nie żadnym bawidamkiem. Dobra, czekaj. Panie kochany, no z której strony się nie obrócisz, to dupa. To dupiarz, chciałem powiedzieć oczywiście. Kiedyś było słynne hasło pana Sienkiewicza, wzorem swojego przodka, usunął taką teorię, że w Polsce to tylko hu, dupa i kamieni kupa. W związku z powiedzi... A co? Rozwinęła to małżonka pana Trzaskowskiego, bo jak rozumiem, o nią chodzi w całej tej rozmowie, która stwierdziła, że daje wam kupę serducha. No więc kupa serducha wyszła... Dobra, nie wiem, odcinam, na wszelki wypadek się odcinam i idziemy dalej, bo okazało się, że to przecież
spokojne stwierdzenie wywołało prawdziwą bitwę, drodzy państwo, prawdziwą bitwę między politykami. Oczywiście odniósł się do tego Donald Tusk, który jest przecież przyjacielem Rafała, panie Rafała Trzaskowskiego, no ale włączyła się lewica, jak to w Polsce. Zamiast zasłonić to taką kurtyną milczenia, zamiast to gdzieś wziąć, panie, zakopać głęboko w ziemi, to się wszyscy postanowili na ten temat odezwać i taką krótką zbitkę przygotowali nasi koledzy z TVP Info. Trzaskowski, czyli sam siebie nazwał dupiarzem. Jak pan myśli, czy takie słowa przystoją potencjalnemu prezydentowi? Jedynym komentarzem i w sumie takim najwłaściwszym komentarzem są przeprosiny Rafała Trzaskowskiego. To chodziło o to, że dupiarz. To tak, ale nie Bawidamek. Kto mówi Bawidamek? A, to dziękuję, że czyli ty byłeś dupiarzem. Oczywiście, że tak, a nie żadnym Bawidamkiem. Wyszedł normalny facet bez kompleksów. Akurat on nie musi udowadniać, kim jest. Tego, że jest dupiarzem? Błagam, nie. Niech on faktycznie tego nie udowadnia. To, drodzy państwo, spróbujmy sobie wyobrazić, kiedy on udowadnia jednak, pan prezydent Warszawy, że jest dupiarzem. Panie, co za popłoch na korytarzach w ratuszu. Panie, ty, dupiarz idzie. Chryste, panie, chować się pod biurka, do szafki na szczotki. No, dzieją się tam pewnie rzeczy grube, chociaż oczywiście my się odcinamy, bo przecież mi tu, gdyby tak jakoś wgłębić się w tę w tę kwestię, to może byśmy jeszcze doszli do jakichś przerażających wniosków. Ale, drodzy państwo, to, że jest to pierwszorzędna, najważniejsza polska sprawa, już nie wiem, który rekwizyt wziąć do ręki, to przekonaliśmy się o tym tym bardziej, kiedy na ten temat postanowił wypowiedzieć się prezes Kaczyński oczywiście, bo prezes postanowił również się na temat dupiarza wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o tego pana, który sam siebie tak ostatnio określił, że ja tego nie powtórzę, skądinąd nie znałem tego słowa. Naprawdę, naprawdę, 73 lata mam i nie znałem tego słowa. Więc krótko mówiąc, on jest niewątpliwie tutaj niebezpieczniejszy. Zdecydowanie, jeśli ktoś ma D na wierzchu, to jest bardziej niebezpieczny niż ten, który trzyma to wszystko w spodniach. I słusznie pan prezes Kaczyński, ale wiecie co, mi tutaj dzisiaj Agata Rowińska, która jest naszym wydawcą i rektorem naczelnym tej telewizji, poprawiła mnie, bo ja mam tu takie pytania, które widzicie na belce. I wiecie co ja napisałem? Zamiast dlaczego prezes Kaczyński nie wymawia słowa dupiarz, to mam napisane dlaczego prezes Trzaskowski. To już zaczyna być obsesja. Zwrócono mi na to uwagę, będę się tego trzymał. Ale wracając do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On jednak określił te kwestie, by to powiedzieć, odbytnicze, wydalnicze, dobrze określił, ale postanowił się również na ten temat wypowiedzieć sam dupiarz, sam zainteresowany, i okazało się, że on ma doskonałe wytłumaczenie tego, co wydarzyło się w tym niszowym radyjku z panem Wojewódzkim i tym drugim, co nie wspomnę nazwiska, posłuchajmy. Środowisko kobiece nie tylko zbulwersowane jest słowami Rafała Trzaskowskiego, który w wywiadzie dla Okuby Wojewódzkiego nazwał się, tu zacytuję, dupiarzem. Rafał Trzaskowski przeprosił, powiedział, że przeprasza tych, którzy poczuli się urażeni. Donald Tusk powiedział, że takie słowa nie powinny paść. Miał zły dzień. Bardzo ciężki musiał mieć trudny poranek, dlatego takie słowa padły. Nie warto dalej komentować i wgłębiać się w te tematy. Sztuką jest przeprosić, jak się powie coś głupiego. Cieszę się, że Trzaskowski w przeciwieństwie do bardzo wielu innych umie przepraszać. Drodzy państwo, ja już z tego wszystkiego zupełnie głupieję. To miało być pytanie dotyczące samego Rafała Trzaskowskiego i jego wytłumaczeń, a okazało się, że tłumaczą go koleżanki sejmowe. Oczywiście, że pani Nowacka i koleżanka z PSL, one twierdzą, że on miał po prostu zły dzień i w dupiarza nie ma co się wgłębiać, powiedziała pani z PSL-u. Ja państwa zostawiam z tym tematem, gdzie tu, co tu, ale z drugiej strony widać było, że Monika Olejnik jest wyjątkowo zdenerwowana tym stwierdzeniem, ale koleżanki te takie, że tak powiem, lewicowe, te takie walczące, te z tymi, no jak one tam, nie swastykami, tylko piorunami, to one zasadniczo wszystko Rafałowi wytłumaczą. I wracamy do Trzaskowskiego, bo teraz nareszcie, drodzy państwo, tym razem się nie pomylę, teraz nareszcie wypowie się na ten temat Rafał Trzaskowski w rozmowie z kim? Z Marcinem Fiołkiem, legendarnym założycielem programu Bez Spin.
Nie obawia się pan, że to się politycznie do pana przyklei, że ten wizerunek europejskiego polityka, poligloty, kulturalnego, dobrze wychowanego, no, legł w gruzach? Czasem każdy błędy poczynia, wypowiadając się. No, ja jestem osobą dosyć nietuzinkową, no i czasami rzeczywiście ten język kompletnie nie przystoi. Taka jest też cena pójścia do programu, w którym próbuje się pokazać trochę inną twarz, dlatego że w takich programach luźnych no człowiek czasami może sobie pozwolić na błąd, a błędy są kosztowne. Najważniejsze wydaje mi się, żeby umieć po prostu się zachować w takiej sytuacji. Proszę Państwa, ja uważam, że ten temat powinien się na tym absolutnie zakończyć. Jestem osobą nietuzinkową i skoro idę do seksistów, boomerów i psychopatów, prostaków, to muszę skrakać tak jak oni, drodzy Państwo. I co się zresztą stało? Ja tylko przypomnę, że kiedyś pan wojewódzki, kolega bardzo bliski pana Trzaskowskiego, ze swoim innym kolegą rechotali na temat Ukrainek, oczywiście też kojarzonych w taki właśnie sposób, jak pan Rafał Trzaskowski postanowił wypowiedzieć się na temat właśnie czego? No tak, w każdym razie idziemy dalej. Oczywiście teraz robimy króciutką przerwę, bo jeszcze na sekundę Marek Jakubiak, ale to za chwilę wróci do sprawy pana Trzaskowskiego, ale na chwilę robimy przerywnik i robimy pana Szymona Hołownię, który okazuje się jest wielkim fanem programu Bez Spiny. Słuchajcie go uważnie, spina tam pada. Który fragment konstytucji powoduje największe wzruszenie u Szymona Hołowni? Każdy, wie pani. Ja z taką czułością i wzruszeniem czyli i troską przyglądam się polskiej konstytucji. Czyli płacze pan po prostu jak bubr, czytając konstytucję. Wie pani, w życiu towarzyskim, nie jestem jakimś wielkim ekspertem od niego, jest jednak tak, że dowcipy się przeterminowują. Jak pani po 3 latach idzie, albo ja idę na jakąś imprezę i opowiadam 3 raz, 5 raz, 7 raz, uważa pan, raz na samym... Uważa pan, że słuchacz wywoływał słuchacz, tak? To są spiny wyborców Konfederacji najczęściej, których ja często też goszczę u siebie na profilu i którzy z żelazną konsekwencją od 3 lat piszą mi o tym, że z bezsilności, złości rozpłakałem się wtedy trzymając w ręce polską konstytucję. Drodzy Państwo, najważniejsze, że Szymon Hołownia już nie płacze nad konstytucją, to znaczy, że konstytucję obronił skutecznie. Zostawiam to do Państwa komentarzy, nad czym teraz płacze Szymon Hołownia, to wpisujcie, jak to mówią, wpisujcie miasta. I musimy jednak wrócić do sprawy Rafała Trzaskowskiego, ponieważ Marek Jakubiak w rozmowie z moją skromną osobą postanowił zdemaskować Rafała Trzaskowskiego i zadać kłam twierdzeniu, drodzy Państwo, odczarować Rafała Trzaskowskiego i zadać kłam twierdzeniu, że jest dupiarzem, a zresztą posłuchajcie. Ja tu się z tego śmieję, panie redaktorze, bo z niego dupiasz jak z koziej, wie pan, trąba. Sytuacja jest taka, że ja się wychowałem na podwórku warszawskim i takich Rafałków to ja tam kilku miałem, ale oni zazwyczaj nie wychodzili z domu, bo między książkami siedzieli. A co dopiero czas na dziewczyny, więc niech on tu legend nie opowiada, bo nie uwierzę to w żadnym przypadku. Warszawa miała na swoich podwórkach swoje wymagania. Rafał Trzaskowski prawie żadnego z nich nie spełniał. Więc te 5 języków, ten w ogóle talent, przeczytane wszystkie książki, na to trzeba było mieć czas, a z całą pewnością, czytając książki, nie miał czasu na bycie dupiarzem. Panie Marku, ale złapię pana na moment za słowo oczywiście, a mianowicie nie robimy wyszocu, przepraszam. Widziałem, że ten podobno poważny program zamieni się jednak w pewnym momencie w komedię, ale niech nasi widzowie nam to wybaczą. Ja naprawdę Marka Jakubiaka nie łapałem tylko za słowo i z niego taki dupiarz jak z koziej trąba. No, drodzy Państwo, idziemy szybko dalej. Możecie sobie to odsłuchać jeszcze raz. Ponieważ teraz szybciutko przechodzimy do kwestii, jakie przygody spotykają dziennikarki TVN-u w Sejmie i pod Sejmem. Że chce wtrącać się tam, gdzie nie powinna. Chce wkładać nos w nie swoje sprawy. Przeżyłam, proszę Państwa, ale muszę pokazać to, co przed chwilą uderzyło mnie w głowę. To jest taka rama przysłaniająca słońce. Żyje. Wszystko jest chyba w porządku. Tak, drodzy Państwo, redaktor Adamek chciała wtrącać się w nieco swoje sprawy i co ją walnęło? Walnęło ją coś. Dobrze, to szybko przechodzimy dalej, już do ostatni dosłownie kawałeczek. Co pani Arleta Zalewska znajduje w ubikacjach sejmowych?
czy ciężkie jest życie dziennikarza sejmowego? Ciężkie, drodzy państwo. Jeszcze jak się jest w TVN24, to już, panie, to są dopiero poważne sprawy. Ja się zakopuję ze wstydu. Widzimy się po krótkiej przerwie. Mimo wszystko cieszę się, że wróciliście po tej pierwszej seksistowskiej, upiornej, obrzydliwej części magazynu Bez Spiny. Proszę państwa, teraz zamienię się w takiego, część z państwa pewnie pamięta, dziennik telewizyjny wieczorem za PRL-u. Przejściowe problemy z zaopatrzeniem nie powinny nam przysłaniać, że droga do socjalizmu jest bardzo bliska. Tak, proszę państwa, przejściowe problemy z cenami benzyny, cenami opału nie powinny nam przesłaniać, że wszystko będzie dobrze. Okazuje się, że rząd o nas bardzo dba. Drodzy państwo, jak ojciec najlepszy, cytując Misia, a poza tym w ogóle nie padało, sytuacja jest taka, że troszkę nie ma na węgiel, nie ma na gaz. Właściwie ta wojna i ten Putin, i oni wszyscy tam razem na kupę doprowadzili do tego, że wróciły do łask lasy. A co jest w lesie, panie? Chrust. I jak to mówią, postanowiono, jeden z ministrów Prawa i Sprawiedliwości powiedział, no jakby to nie było, nie macie czym palić, palicie chrustem. Oczywiście nie tak to powiedział, ja oczywiście się odcinam sam od swoich słów, no ale sprowadzało się do chrustu. Więc lasy państwowe postanowiły podzielić się z twitterowiczami takim memem, no trochę takim memem, no zobaczmy ten mem. No właśnie, tymczasem u leśniczego pojawiły się pierwsze sterty chrustu. Tak, w lesie można zbierać chrust, a nawet konary i pnie. I co chyba jest dla części naszych obserwatorów zaskoczeniem, trzeba za to leśniczemu zapłacić drobną kwotę. A teraz najlepsze. Tak jest od dziesięcioleci. To wszystko na ten temat. Życzymy miłego weekendu, napisały lasy państwowe, kompletnie już zakopując nieszczęsnego ministra pod tą stertą gałęzi. Ale sprawa, jak się okazuje, ma swój ciąg dalszy. Ponieważ minister Kowalczyk, który jest ministrem od wszystkiego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, postanowił wytłumaczyć widzom, słuchaczom, w tym przypadku Radia RMF, ale naszym Polakom, narodowi, postanowił wytłumaczyć, czym się różni chrust od gałęzi, konar od konaru i w ogóle, a zresztą posłuchajcie sami. Chrust został ośmieszony, natomiast drewno też jest materiałem do opalania i tutaj bym trochę odróżniał. Więc pan, ja wiem, minister Siarka, jak pan chce, to ja panu wszystko przeczytam. Mówił o gałęziach. Mówił o możliwości, cytuję, możliwość zbierania gałęzi na opał. Tak. Niech się tylko pan nie gniewa, no gałęziami to ja mogę sobie grilla rozpalić, ale nie, nie panie domogrzać. Redaktorze, nie, gałęzie, pojęcie gałęzi to jest naprawdę dość szerokie pojęcie. Szerokie. I konary, no, które mają szerokie, średnicę, tak. Średnicę kilkunastu centymetrów, to są spokojnie materiał do opalania. Natomiast oczywiście no, chrust, patyki to nie, ale konary tak. Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości niczym te ćmy, że tak powiem, do płonącego ognia lecą wprost w objęcia płonącego chrustu. Jak to się wszystko skończy, okaże się za rok. Ja na miejscu Prawa i Sprawiedliwości no, nie pogłębiałbym, mimo że posiadam odpowiednią łopatę, tego tematu, a raczej odcinałbym się mieczem, czekajcie, świetlnym nawet. O, działa. Tak, to powinien usłyszeć również minister Kowalczyk. Dobrze, kończymy z chrustem, ponieważ jeszcze trochę go w lasach zostało. Jeśli się pospieszycie, to jeszcze nazbieracie trochę gałęzi, konarów, bo jak wiecie, jak usłyszeliście od pana ministra, one mają różną grubość i tak właśnie będzie. No, jak sobie nazbierasz, tak się ogrzejesz na zimę w Polsce. Idziemy dalej, ponieważ okazuje się, że ważne spotkania z wyborcami, również Jarosława Kaczyńskiego, potrzebują stosownej oprawy. Więc jest wielka afera, że ktoś przygotowuje audytorium i ktoś przygotowuje widzów na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, bo przecież wszyscy wiemy, że tego typu rzeczy absolutnie nie dzieją się, kiedy ma się do czynienia z Donaldem Tuskiem, o którym jeszcze pewnie może zdążymy dziś kilka słów powiedzieć. Zresztą zobaczmy, jak przygotowuje się audytorium, jak przygotowuje się widzów spotkania wyborczego. Takie spotkania, one muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! 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 Coś słabo, no. Obiadu nie jedli. Musimy
musimy naprawdę zrobić tutaj czat, żeby nas prezes zapamiętał. Słuchajcie, Sochaczew to nie jest byle miasto. To co, jeszcze raz. Prezes wchodzi, a my co? Jarosław! Jarosław! Krzyczymy dotąd, aż prezes powie dziękuję, dziękuję, dziękuję. Z tej historii najlepsze, że przyszedł ten biedny prezes do tego Sochaczewa. Obiecał im halę sportową, to też bardzo ważne, ale on naprawdę wszedł, oni zaczęli krzyczeć i on nawet nic nie powiedział, że już dziękuję i tak dalej, tylko on uspokajał taki zażenowany tych, że tak powiem, ludzi. I teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński potrzebuje klakiera, klakierów. No cóż, drodzy państwo, no polityka, kiedyś Bismarck powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę. To mniej więcej tak się robi kiełbasę również wyborczą. Okazało się, że Jarosław Kaczyński był równie zażenowany, co ja w tym momencie, wchodząc na tę salę, ale ja to przecież nie Jarosław Kaczyński, tylko ja to tylko ja. No i dlaczego my zadajemy to pytanie, czy Jarosław Kaczyński potrzebuje klakiera? Bo moim zdaniem nie potrzebuje klakiera, bo on już ich, że tak powiem, posiada całkiem sporo, co możliwe, że udowodnił, a może nie udowodnił. Poseł Suski, zresztą nie da się tego pierwszego materiału z klaskaniem i Jarosław bez tego drugiego, który właśnie pokazujemy z posłem Suskim, zobaczyć i opowiedzieć. Czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu? Michał Dworczyk wczoraj pytany odpowiedział, że wszystko wskazuje na to, że zbliża się moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Mogę tylko potwierdzić, zbliża się. Zbliża się ten moment. Tak. A kiedy? A nie wiem, to prezes jest ale prezesem. Ale potwierdza pan, ale pan nie wie kiedy? No nie wiem kiedy. No to skąd pan wie, że się zbliża ten moment? Może on nigdy nie nastąpi? Może Jarosław Kaczyński będzie wiecznie wicepremierem? Ja bym życzył Polsce, żeby mieć wiecznie takiego premiera. Czego nie rozumiecie? No wszystko jest jasne. Ja bym sobie życzył, żeby Jarosław Kaczyński rządził wiecznie. Ja też, panie prezesie, o Jezu, przepraszam, bo miecz mi się włączył. Ja też się pod tym podpisuję, rękami, nogami i ogonem, zwisając, prawda, z drzewa. I to ja mówiłem, ja, Wojciech Biedroń, to ja. Tymczasem ja tu się staram, ja tutaj naprawdę robię popachy, prawda, ja tu głupka z siebie robię, a tu tak, ani spółki Skarbu Państwa żadnej fajnej nie mam. No nie wiem, no chyba wyjadę jak Kuba Maciejski na Ukrainę i tam o ważniejsze sprawy walczyć będę. Zostawiamy tę sprawę, bo ja tu nerwowo patrzę, jednak ten set z Prawem i Sprawiedliwością i z Jarosławem Kaczyńskim, a trzeba będzie odchodzić od tego typu rzeczy, bo to panie po co. Dobrze, no a jak był Jarosław Kaczyński, to musi być Donald Tusk, bo jeden bez drugiego żyć nie może, my bez nich obu żyć nie możemy i miejmy nadzieję, jak powiedział poseł Suski, że i prezes Jarosław Kaczyński i Donald Tusk będą wieczni, bo i jedna i druga grupa bardzo go lubią. Lubią dwie grupy go tak. I teraz tak, okazuje się, drodzy państwo, że myśmy wszyscy przez lata żyli w kompletnej nieświadomości. Myśmy myśleli, że ten Donald Tusk to panie krzesło podstawia Angeli Merkel. Stoi od rana z gazetą w zębach i czeka, aż ona otworzy mu drzwi i poda mu kawę. A właśnie on jej poda kawę. Myśmy myśleli, że wszystko, co on robi, jest podporządkowane polityce niemieckiej. A okazuje się, że nie. Wystarczyło, że wrócił na chwilę do Polski, pojeździł parę miesięcy po różnych miejscach, pogadał trochę z Polakami i co on zrobił? On się, panie ordynarnie i panowie, odciął, proszę ja was, od Merkel. Zresztą sami posłuchajcie, jeśli mi nie wierzycie. Teraz temat trudniejszy, czyli Angela Merkel i moja uległość wobec niej. Ta teza nie jest prawdziwa. Dlaczego się śmiejecie? No. Tam kolega się schował i... Nie, bo tak szukałem wzrokiem, no bo chcę odpowiedzieć panu najlepiej, jak potrafię. Teza o tym, że byłem nocnikiem, dupiarzem, chciałem powiedzieć, ale przecież to nie to, że byłem podnóżkiem Angeli Merkel, ta teza nie jest prawdziwa. Z czego się śmiejecie? Ja też uważam, że te śmiechy, to jakieś pisiory tam, panie, przyszły na ten wiec z Donaldem Tuskiem. Oni mu nie wierzą, że on, prawda, walczył i on był zawsze, prawda, przeciwny polityce Niemiec. On z tą Merkel, panie, to on się budził i myślał, ta nie zasypiał z myślą, jak jutro jej nogę podstawić. No jak to? Potem to było trudne, bo to prawda, Junckerowi podobno nosił marynarki, no potem tam, no była sytuacja jaka była, teraz się wybacza Donaldowi Tuskowi. Mało tego, okazuje się, że ta Merkel, która dozbrajała Putina przez kilkanaście lat i ci Niemcy, którzy wysyłają broń do
o czym też jeszcze dzisiaj będzie, tak wysyłają tę broń, że ta wojna się zdąży skończyć, ale oni tej broni nie wyślą, to okazuje się, że Donald Tusk to on uratował Ukrainę. To, że Kijów jest dzisiaj w rękach Ukraińców, a nie w rękach kacapów, to jest wszystko zasługa Donalda Tuska, ponieważ skoro walczył z Angelą Merkel, prawda, i nie zgadzał się z jej polityką proputinowską, to znaczy, że był za Ukraińcami. Skoro był za Ukraińcami, no to chyba państwo nie myślicie, że on nie załatwił im niepodległości. Zresztą posłuchajcie sami. Ale dla mnie największą satysfakcją jest to, że kiedy jestem na Ukrainie, to na ulicy ludzie mnie zaczepiają. Albo no, dzisiaj nie trzeba jechać na Ukrainę, żeby spotkać Ukraińców. Jestem tam dobrze rozpoznawany i muszę wam powiedzieć, że no, nigdzie na świecie poza Polską nie spotykam się z tyloma ludźmi, którzy mi dziękują i ze łzami w oczach mówią, no także dzięki panu Ukraina jest jeszcze wciąż niepodległa. Czy dobrze, że Donald Tusk powiedział, że nie trzeba jechać na Ukrainę, bo on zaczął i dwa razy powtórzył, że na Ukrainie ludzie mu mówią, że dziękuję mu za to, że jest Ukraina nadal wolna. Kłopot polega na tym, że Donald Tusk nie był na Ukrainie, odkąd rozpoczęła się wojna. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Radek Sikorski napisał, kiedy pojechał tam w marcu, czyli no, naprawdę mniej niż miesiąc po wybuchu wojny, pojechał Jarosław Kaczyński, to Radosław napisał Sikorski, że on pojedzie, jak tylko dostanie zgodę z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. No, mija ponad 100 dni wojny na Ukrainie, jeszcze zgody nie dostał, a Donald Tusk, on się telepatycznie, codziennie przenosi do Kijowa, tam spotyka telepatycznych przyjaciół swoich z Ukrainy i oni mu telepatycznie, proszę ja państwa, tłumaczą: Donek, tyś nas uratował, Donek, my ci dziękujemy, bez ciebie, panie, to by nie było tej całej naszej wolności i tego wszystkiego, co jest. Ale okazuje się, że nie tylko Donald Tusk uratował i ratuje codziennie Ukrainie, ale nawet Olaf Scholz, ja ty polska świna, się pytam, gdzie jest radiostacja. Więc nawet kanclerz Scholz powiedział, że tak jak pomagają, a zresztą posłuchajcie, to jest człowiek, który ratuje Ukrainę codziennie. Oczywiście bezobjawowo, ale zobaczmy. Warum bekommen so viele Menschen, Herr Scholz, dass Ihre Bundesregierung zögert immer bis zum letzten Augenblick, was die Unterstützung und die Waffenlieferungen anbelangt. Danke. Schönen Dank für Ihre Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, Ihren falschen Eindruck zu korrigieren. Es ist so, dass Deutschland einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine ist. Niemand liefert in ähnlich großem Umfang, wie Deutschland es tut. Es gibt ein paar wenige, die auch sehr viel tun, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Deutschland zählt zu den Ländern, die in ganz großem Umfang ihre Möglichkeiten einsetzen. Gigantyczna skala, drodzy państwo. W pierwszych dniach wojny świeży niczym rzodkiewka spod ze szklarni kanclerz Scholz stwierdził, że on wyśle na Ukrainę 5000 hełmów. Drodzy państwo, już ponad po 100 dniach wiemy, że żaden z tych hełmów nie dotarł, bo Ukraina jest strasznie daleko od Niemiec, panie. No ekstremalnie daleko, dlatego oni bardzo chcą pomagać, tylko to wszystko, oni już to dawno wysłali, już w pierwszych dniach wojny, te czołgi, armaty, to wszystko, co Polska wysłała w pierwszych dniach wojny, pierwszych tygodniach i dalej dosyła, to oni też wysyłają, tylko panie, no nie wiadomo, co się dzieje, stoi to na granicy, nie wiem, gdzie jest, ale znajdziemy, obiecuję. Dobrze. Wszyscy dzisiaj, skoro jest piątek, to potrzebujemy lekarstwa. Zdrowie wodą popijam, ale okazuje się, że lekarza potrzebuje, a właściwie no, Kośniak-Kamysz, który jest lekarzem, postanowił pomóc Morawieckiemu. Zresztą posłuchajcie sami. Premier duby smalone bredzi z tej mównicy. Jako polityk mogę pana oceniać. Ale jako lekarz muszę pana zdiagnozować. Pan jest patologicznym kłamcą. Proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii. Dobrze, no psychoterapia potrzebna jest również Kośniakowi Kamyszowi, ale ja się nie dziwię. Chłop przyszedł z dobrą wolą. W ciągu jego rządów PSL właściwie przestał istnieć, jest pod progiem albo lekko nad progiem wyborczym, to on się musi, panie, denerwować. No to na kim ma się wyładować, jeśli nie na premierze Morawieckim, ale taki, ale okazuje się, że wyładowują się na pośle Mejzie, to ten od tych magicznych czarów, co one leczą raka, panie, co on już teraz wiceministrem nie jest, tylko jest takim, no kim jest, to zobaczmy, bo on postanowił się pochwalić, jak on denerwuje lewactwo.
Cześć, kochani. W związku z tym, że ostatnio media interesowały się bardziej tym, jak się ubieram, niż tym, że ściągam rekordowe środki dla swojego ukochanego Lubuskiego, to postanowiłem jeszcze bardziej podgrzać tę atmosferę. Zamówiłem sobie nowe krawaty. Spójrz, jakie piękne. Tak piękne, że myślę, że całe lewactwo zawyje. O, szczególnie jak ubiorę ten. Jest naprawdę, naprawdę śliczny. Podoba się wam? Generalnie, drodzy państwo, uważam, że chłopcy powinni nosić krótkie spodenki albo przykrótkie, jak są chłopcami, a nie jak mężczyznami, ale zostawiam. Dziękuję, nie da się tego dalej oglądać dłużej. Jesteśmy po czasie. Do zobaczenia.